Mówimy na ten temat dlatego, bo dla mnie szczególnie jest takie ważne, bo tak myślę, że jest tak wiele ludzi, którzy chodzą do kościoła, służą Bogu, ale w ich sercach brakuje takiego żaru, takiego płomienia dla Pana. I tak naprawdę ja myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy my robili wszystko, co w naszej mocy, żeby ten żar utrzymywać w swoich sercach. Bo tak jak czytaliśmy w liście Judy, w tych pięknych wersetach, 20 werset, gdzie jest powiedziane, że umiłowani budujcie siebie samych w oparciu na najświętszą wiarę waszą. Czyli tak naprawdę to jest naszą odpowiedzialnością, żeby się budować, żeby się zachęcać, żeby ten ogień w naszych sercach był rozpalony. To jest naszą odpowiedzialnością. Nikt nie staje się duchowy tylko dlatego, że dzisiaj będę duchowy. Nie, po prostu Biblia mówi wyraźnie, że budujcie siebie samych w oparciu o wiarę waszą, o najświętszą wiarę waszą. A jak wiemy, wiara jest z czego? Ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Dlatego tak ważne jest, żeby to Słowo Boże poznawać. I później właśnie w 21 wersecie Juda mówi, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Nie mówiliśmy o tym trochę w niedzielę i nie będziemy się teraz powtarzać, ale jak ważne jest, żeby zrozumieć, jak wielka jest ta miłość. Jak bardzo Bóg nas umiłował. Wiecie, bo czasami jest tak, że my w naszym życiu mamy tak i w naszej służbie robimy wiele rzeczy, ale że brakuje w tym miłości, to są tylko martwe uczynki tak naprawdę. Tak mówiliśmy o tym w objawieniu, gdy czytamy o tych listach, które siedem listów do siedmiu zborów w objawieniu, gdzie Bóg kieruje swoje słowo i mówi do kościoła w Efezie, w drugim rozdziale, tak, w Efezie, do kościoła w Efezie, że tak wiele robił, tak wiele czynił rzeczy, był aktywny, tak się starał. Ale Bóg mówi, ale mam ci za złe, że porzuciłeś tą miłość, tą pierwszą miłość. I dlatego ja myślę, że to jest tak ważne, żebyśmy w naszym życiu pilnowali tego, żeby trwać przy tej miłości, żeby rozmyślać, rozważać tą miłość. I dlatego tak ważne jest, żeby, tak co mówiliśmy w niedzielę, przychodzić do obecności Bożej codziennie. To jest nasza odpowiedzialność. Nie, bo to, jeżeli my nie będziemy tego robić, jeżeli będziemy traktować Boga tak, raz na tydzień, jak dobrze pójdzie, poświęcę się i w najgorszym wypadku, jak pastor będzie mówił długie kazanie, to w półtorej godziny tam posiedzę. A w dobrym wypadku może godzinka i będę miał z głowy. Nie? Jeżeli będę tak traktował Boga, że będę tylko od czasu do czasu przychodził do Niego, to ten ogień zacznie się tlić i gasnąć. No, wspaniałe jest to, że Biblia mówi, że ognie takiego tlejącego się nawet ledwo płomienia, on nie zgasi, nie dogasi tego. On będzie robił wszystko, żeby ten płomień w naszych sercach tak płonął bardzo mocno. I wiecie, tak jak przy powieści 23, dlatego to jest tak ważne, żeby nasze serce było przepełnione Bogiem, żebyśmy karmili się tymi Bożymi rzeczami. Te wspaniałe słowa, Synu mój, daj mi swoje serce. Daj mi swoje serce, żebym ja mógł je napełnić. Żeby ono było pełne mojej obecności, mojego płomienia, żeby to płonęło. I ktoś kiedyś powiedział, ja pamiętam, że usłyszałem takie słowa, gdy rozmawiałem z tą osobą o Bożej miłości, o tym, jak bardzo Bóg nas umiłował, on mówi, ja chyba nigdy nie będę w stanie kochać, bo zawsze, gdy okazuję komuś miłość, to czuję się potem zraniony. I jestem taki, nie chcę się już narażać na kolejne zranienia. Niby dlaczego? Ale wiecie, ja myślę, że będzie się tak działo, w momencie, gdy my będziemy robić przeciwnie niż to, co tu jest napisane. Jeżeli nasze serca nie będą zakotwiczone głęboko w Bogu. Jeżeli my nie zrobimy tego, że oddamy Mu swoje serca i umieścimy swoje serca w innych miejscach, to bardzo szybko się zawiedziemy. Wiecie, to jest też tak, że tak naprawdę jeżeli moje serce
jest jakby nie oddaje Bogu swojego serca, ale swoje serce i całe swoje emocje, wszystko, swoje nadzieje umieszczam w kimś, to prędzej czy później się zawiodę. Prędzej czy później. Bo jak to mówi się, ludzie są tylko ludźmi. Każde serce jest, Biblia mówi, serce jest zwodnicze. Ktoś może mu ufać? Kto może je poznać? Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy tak mieli takie serce, które jest przepełnione Bogiem. Żebyśmy Jemu oddali swoje serce. I gdy my oddamy to serce, to zobaczymy, że jest ktoś, kto kocha nas tak szalenie, który tak bardzo nas umiłował, że nigdy nas nie zostawi, nigdy nas nie opuści, nigdy się nie zawiedziemy. Bo Bóg tak nas umiłował. I w liście do Hebrajczyków 13:5 on mówi, że nigdy cię nie porzucę, ani nie opuszczę. On tak bardzo nas kocha. Kocha nas szalenie, że pomimo tego, jacy jesteśmy, co robimy, pomimo naszych upadków, on mówi, ja cię nie zostawię, ja cię nie opuszczę. Ani nie porzucę. Bo tak bardzo cię kocham. Wiecie, i musimy pamiętać, że ta miłość, która może rozpalać nasze serca, gdy myślimy o Bożej miłości, to miłość tak naprawdę to nie jest to, co ja mogę wyciągnąć z danej relacji od kogoś, ale tak naprawdę to jest to, co ja mogę dać komuś. To nie jest prawdziwa miłość. I mamy tego przykład w Bogu. Miłość nie jest definiowana przez moje potrzeby, ale przez to, co On uczynił na krzyżu Golgoty. I Marka 10:45 mówi, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu. On oddał swoje życie. On nie chciał, żeby Jemu służono. Bóg, który stąpił na ziemię, stał się człowiekiem i no, mógłby powiedzieć, aniołowie, chodźcie tutaj. Ludzie mnie nie poznali, ale aniołowie, chodźcie i tu oddawajcie mi cze. Nie. On powiedział, ja przyszedłem tutaj, aby służyć i oddać swoje życie. Na okup za wielu. Wow. To jest prawdziwa miłość. Bo Jana 15:13 mówi, że nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś kładzie życie swoje za kogoś. Wiecie? Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy poznali tą prawdziwą miłość. Tą jaką miłością, jaka ona jest naprawdę. Jak bardzo Bóg nas umiłował. Ja naprawdę ilekroć myślę o tej Bożej miłości, tej prawdziwej Bożej miłości, tego co On uczynił, to rozgrzewa moje serce. To powoduje, że wow, Boże, naprawdę? Ty dla mnie tam wisiałeś na krzyżu? Z mojego powodu? Boże, co ja mogę teraz zrobić, żeby w jakiś sposób podziękować Ci za to, co uczyniłeś dla mnie? Gdzie jest taka historia w 1 Samuela, w 2 Samuela, w 9 rozdziale, w wersecie pierwszym, Dawid mówi takie wspaniałe słowa. Pewnego razu tam jest powiedziane, Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. Wiecie? To jest niesamowite, bo Jonatan był przyjacielem Dawida i Dawid mówi, czy jest ktoś, komu mógłbym okazać łaskę ze względu na mojego przyjaciela Jonatana? Oczywiście wiemy, znamy, jeżeli nie znacie, to możecie przeczytać tą historię, bo jest wspaniała. Był Mefiboszet, który był kulawy i Dawid przyjął go do królewskiego domu i posadził go przy stole królewskim. Powiedział, od tej pory będziesz tutaj jadał razem ze mną, jak królem będziesz siedział przy stole królewskim. Ale wiecie, co jest pięknego w tych słowach, w tej historii? Te słowa, które tutaj Dawid mówi. Bo ja tak je odnoszę też trochę do tego naszego życia. Gdy ja rozumiem, czym jest ta miłość, czym jest ta prawdziwa miłość, to może ja powinien sobie zadać pytanie, czy jest ktoś, komu mogę okazać łaskę ze względu na Chrystusa, ze względu na to, co On dla mnie uczynił, jak wielkich dokonał rzeczy dla mnie. Czy ja mogę teraz komuś okazać łaskę, okazać to, co ja sam doświadczyłem, to, co ja sam przyjąłem? Czy to jest tak niesamowite, gdybyśmy... Gdybym ja był w stanie przekazać to, co jest teraz w moim sercu, jak ważne jest to, żebyśmy między sobą, byśmy ludziom wokoło potrafili okazać to, co sami doświadczyliśmy. Jak bardzo Bóg nas umiłował, że przyszedł na ziemię i oddał swoje życie za nas. I teraz czy jest ktoś,
komu ja mogę okazać łaskę ze względu na to, co uczynił Chrystus. Czy ja mogę komuś pokazać to, jak bardzo... Czasami jest tak, że my zamiast tak dużo mówić o Chrystusie, może powinniśmy żyć tak, żeby ludzie sami pytali, a co jest w twoim życiu? Dlaczego jesteś taki? To jest coś wspaniałego. Ta miłość, która rozgrzewa serce, która sprawia, że Boże, dzięki ci za to, co uczyniłeś. Nie chcę się z tym spoufalić, chcę mieć to zawsze przed oczyma. Bo Bóg takie wspaniałe słowa mówi w psalmie 23, wersecie 6, że dobroć i łaska towarzyszyć ci będą przez wszystkie dni życia twego i zamieszkasz w domu Pana przez długie dni. Dobroć i łaska będą nam towarzyszyć. I to jest coś, co powoduje, to jest kolejna rzecz, która powoduje, że moje serce płonie. Gdy myślę o tym, o tej dobroci Bożej, jak wielka jest ta dobroć Boża, że On postanowił pokazać, okazać mi, wiecie, miłość jest wspaniała, jest cudowna, ale dobroć Boża idzie jeszcze dalej. Zobaczcie, w Rzymian 2, 4. Czy lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Wow, dobroć Boża. On jest tak wspaniały. On Bóg nie tylko nas umiał, ale On okazał nam dobroć i mówi, nie lekceważ tego bogactwa tej dobroci. Jak dobrym Bogiem jestem. Wiecie, czasami myślimy, że Bóg, żeby zwrócić naszą uwagę, to musi użyć jakiegoś zastraszania, jakiejś groźby, przemocy. Nie. Ja tutaj widzę, że Bóg mówi, nie lekceważ, jak bogaty jestem w dobroć. Bo to moja dobroć przyprowadzi cię do upamiętania. Moja dobroć. Ta dobroć jest tak wspaniała. Co idzie tak daleko. I widzimy, że Bóg nie tylko zbawia ludzi, ale daje im daleko więcej, niż oni sami w stanie byliby sobie wyobrazić. Bo zobaczcie, kobieta, która cierpiała na krwotok w Marka 5 rozdziale. Jezus nie tylko ją uzdrowił, ale zrobił coś dalej, coś więcej. Nazwał ją swoją córką. Mówi, córko. Kobietę, która wedle prawa była nieczysta, która była w 3 Mojżeszowej 15 rozdziale, czytamy o tym, jak, co trzeba było robić z ludźmi, którzy są nieczyści, mieli być oddzieleni, z dala od wszystkich innych. A tutaj Jezus mówi do niej, córko, dobroć Boża, jak wspaniała jest. To kruszy serce, gdy myślimy o tym. Ja kiedyś, pamiętam, widziałem taki filmik z takiej aukcji, która była przeprowadzana w Stanach. I tam przeczytałem tą historię. Też naprawdę było poruszające. Bo to był licytowany samochód takiego żołnierza amerykańskiego, który zginął w czasie walki na służbie. No i tam w tej sali było wiele osób, które brały udział w tej licytacji, bo rodzina musiała sprzedać wiele rzeczy, ponieważ straciła ojca i męża. I wiecie, co jest niesamowitego, że gdy zaczęto sprzedawać ten samochód, to syn tego poległego weterana zaczął licytować, bo chciał mieć dla siebie ten samochód. No i w tej licytacji brało udział kilka osób i na końcu zostały tylko dwie osoby. Ten syn i jakiś drugi człowiek, który tam też licytował. No i tak się przebijali jeden przez drugi, bo temu synowi tak bardzo zależało na tym, żeby mieć ten samochód po ojcu. Samochód jego ojca. Ale niestety cena doszła już do takiego poziomu, do takiego pułapu, że niestety ten chłopak ze łzami w oczach musiał powiedzieć stop, koniec. Nie jestem w stanie dać więcej. Przegrałem. Teraz samochód mojego ojca pójdzie do tego człowieka, który wygrał tą licytację. Wiecie, co było najbardziej poruszającego w tym filmie? Ten człowiek, który wygrał tą licytację, podszedł odebrać kluczyki do tego samochodu, który właśnie wylicytował, wziął te kluczyki i poszedł do tego chłopaka i wręczył mu, powiedział, to dla ciebie. To jest dobroć. To jest coś, co idzie daleko, co robi daleko więcej i potrafi... Efezjan 3,20. Wiecie, to jest niesamowite. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić.
ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy. Dobroć Boża jest tak wspaniała, tak cudowna. Pomyśl o tym, jak dobry jest Bóg. Jak dobroć, jaką wspaniałą dobroć nam okazał. I dlatego, gdy pomyślimy o tym, jak dobry jest Bóg, jak dobry był Bóg dla nas, jest dla nas, że okazał nam łaskę, że nie dał nam to, na co zasłużyliśmy, a wprost przeciwnie, dał nam to, na co nie zasłużyliśmy, to pomyśl o tym, jaka powinna być moja postawa wobec innych ludzi, skoro sam doświadczyłem czegoś tak wspaniałego. Jaka powinna być ta postawa? A czynić dobrze, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Więc zachęca nas po prostu. Bóg jest dla ciebie dobry. Okazał ci tak wielką dobroć i nie przestawaj czynić dobrze też innym, których Bóg kładzie na twojej drodze. I zamiast traktować moich braci, domowników wiary, jako moich przeciwników, z którymi ja muszę tutaj walczyć, licytować się, kto wygra, to może okazać dobroć komuś. Nawet ktoś, kto mi może źle czyni. Wiecie, ja tak sobie zauważyłem, że często gubimy się w takich myślach, że mój brat czy siostra to jest mój wróg. Tak nie jest. To nie jest tak. Nawet jeżeli ktoś błądzi, ktoś jest, pomylił się, okażmy dobroć takiej osobie. Co z tego, że ja zacznę zbroję zakładać, zacznę strzelać strzałami do tej osoby? Trzeba powiedzieć prawdę w miłości, ale nigdy nie zapominajmy o tej miłości. Prawda tak, ale prawda bez miłości to jest legalizm, który zabija. Dlatego ja naprawdę jestem pełen podziwu dla, zwłaszcza dla Ani Szymony, jak oni prowadzą blog i jak czasami się czyta te rzeczy, które tam piszą. Ludzie czasami piszą straszne rzeczy. A oni tak w miłości potrafią odpowiedzieć tym ludziom. To kruszy. To tak naprawdę rozbraja wszelkie akcje. To jest niesamowite. I w Efezjan 4:23 jest jeszcze powiedziane: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi i serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zobaczcie, Biblia zachęca nas do tego i mówi tak: Bóg jest dla ciebie dobry, bądź także taki dla innych. Bądź uprzejmy, serdeczny. Możesz powiedzieć, ale ja tak nie potrafię. To jest za trudne dla mnie. Ja mam zupełnie inne usposobienie. Ja to bym po prostu karcił, gromił, napominał. Mówię, wiesz co? Popatrz na kogoś tak, jak Chrystus na ciebie popatrzył, gdy zobaczył ciebie w twoich grzechach, w twoim zgubieniu. Zobacz, jaką dobroć cię okazał. Jak bardzo cię kocha. Spójrz na Niego, przebywaj z Nim, bądź u Jego stóp, bądź przynoś siebie do tego ognia, który płonie, dokonanego dzieła, o którym mówiliśmy w niedzielę, i po prostu pozwól, że to będzie płonęło w twoim życiu też i że to będzie cię zmieniało. Patrz na tego, który jest przepełniony dobrocią, który do kobiety, którą przyprowadzono do Niego przyłapanej na cudzołóstwie, nie powiedział: zakon mówi, że trzeba ukamienować, do roboty. Przynieś wam trochę kamieni? Nie. On powiedział: ja ci nie potępiam. I to słowa prawdy w miłości. Idź i nie grzesz więcej. Prawda i miłość. To jest tak ważne, żeby te dwie rzeczy były. Jakże to rozgrzewa serce, gdy myślimy o Bożej dobroci. Dlatego myślcie o tym, rozważajcie to. Ja dziękuję Bogu za was, że wy jesteście pełni takiej dobroci. Okazujecie tą dobroć też mi, że mogę służyć wśród takich ludzi. Ale to, co tutaj w tym wersecie było powiedziane, za daleko poszliśmy. Zobaczcie, w tym wersecie takie wspaniałe słowa, które nas prowadzą do kolejnej rzeczy, która rozgrzewa nasze serca. A tą rzeczą jest przebaczenie. Zobaczcie, tu jest powiedziane: odpuszczając sobie wzajemnie,
jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Przebaczenie jest tak ważne w naszym życiu. Tak ważne jest, żeby o tym myśleć. Jak Bóg nam odpuścił w Chrystusie. A co Bóg nam odpuścił w Chrystusie? Wszystko. Wszystkie nasze winy, nasze grzechy. I on mówi, odpuszczajcie sobie wzajemnie, tak jak ja wam odpuściłem. Chrystus, Jezus tak wiele w przypowieściach mówi o przebaczeniu, bo to jest bardzo ważny temat dla nas. Gdy nie ma przebaczenia w moim życiu, w moim sercu, to moje serce będzie, to tak jakbym popiół sypiał na ogień, który płonie. I to będzie przygaszać ten ogień, jeżeli nie ma przebaczenia w moim sercu. Dlatego przebaczenie jest tak ważne i Biblia tak wiele mówi o przebaczeniu i mówi o tym, że Bóg nam przebaczył. Kolosan 2, 13, 14, to tak małe litery, że muszę się posłużyć pomocą naukową. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy i wymazał obciążający was list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Znaczy, Bóg wybaczył nam. Odpuścił nam wszystkie nasze winy. Wszystkie nasze grzechy przybił, te zostały do krzyża. I tam usunął ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, który mówił winny, winny, kara, a zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Jezus wziął to na siebie, przybił to do krzyża. Bóg odpuścił nam. On przebaczył nam. I on mówi, dlatego my przebaczajmy innym. Tak jak czytaliśmy Efezjan 4:32. Odpuszczając sobie wzajemnie, jak wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Dlatego nie tylko możemy, nie ma nic gorszego jak ktoś, kto mówi, a Bóg mi wybaczył, aleluja, super. Ale krok dalej oznacza, że ja przebaczam innym. Tak jak mi przebaczono. Tak jak mi przebaczono. Ale jeszcze coś jest, co jest jeszcze trudniejsze. A tym trudniejszym jest to, że ja przebaczam sobie też. To chyba czasami najtrudniej jest nam sobie przebaczyć. Ale wiecie, co Bóg powiedział? Że jeżeli zgrzeszymy nawet, jeżeli wyznamy te grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam wszelkie grzechy i odczyści nas od wszelkiej nieprawości. Mówi, przebacz. Bóg tobie przebaczy. Też naucz się przebaczać. I tak naprawdę 2 Koryntian, 2 rozdział od 5 do 11 mówi, że mówi, przebaczaj, aby cię szatan nie zwiódł, aby cię szatan nie podszedł, bo jego zamysły są znane. On chce, żebyś w sobie trzymał ten zgorzknienie braku przebaczenia, które będzie cię niszczyć, które będzie cię zżerać. Czasami jest tak, że my po prostu nie potrafimy przebaczyć komuś czy sobie i to nas zżera i nie jesteśmy w stanie po tym żyć, funkcjonować. Ja niejednokrotnie słyszałem przypadki ludzi, którzy mówili, że ja nie potrafię wybaczyć. Ten ktoś tak bardzo mnie zranił. Ale gdy nauczyli się, wreszcie zrozumieli, jak ważne jest przebaczenie i powiedzieli, wybaczam ci. Nagle czuli się jakby uwolnieni. Jakby cały ciężar, jakiś ogromnie ciężki plecak zrzucili z swoich ramion i nagle mogli biegać, fruwać. Nie wiem jak wy, ale ja swojego czasu bardzo lubiłem chodzić po górach. Nadal lubię, ale już nie mam takich okazji, żeby chodzić. Czasami się idzie z takimi ciężkimi plecakami, się chodzi po tych górach, wspina się na te tysiące metrów niemalże. I w momencie, gdy się zdejmuje ten plecak, to po prostu człowiek się czuje tak, jakby po prostu wchodził w powietrzu. Po prostu tak lekko mu się dzieje. I to jest dokładnie tak samo. Gdy ja nauczę się wybaczać i przebaczę, to po prostu tak jakby ten ciężar z moich pleców został zdjęty i mogę iść do przodu normalnie. Dlatego tak ważne jest to przebaczenie. Wiecie, ale to są rzeczy, które rozpalają przynajmniej moje serce, gdy myślę o tym. Ale wiecie, co jeszcze niesamowitego? Jutro dowiedzieliśmy się, że jutro będzie pogrzeb pewnej osoby, którą znamy od, nie wiem, ponad 20 lat temu. Poznaliśmy ją, gdy przyszła do kościoła tam w Krakowie, gdzie byliśmy. To taka dosyć duża grupa przyszła ludzi z tej organizacji Campus Crusade for Christ i oni przyszli teraz, bo to jest organizacja parakościelna, więc szukali kościoła i przyszła ta dosyć duża grupa tam do nas, do kościoła. I to jest dziewczyna, która
była w naszym kościele przez tyle lat i potem wyjechała. I właśnie przedwczoraj dowiedziałem się, dostałem wiadomość z Krakowa, że jej mąż prosił, żeby przekazać, że właśnie jutro jest jej pogrzeb. I wiecie, o czym pomyślałem? Dzięki Bogu, że ona jest wierzącą osobą, że ona już jest z Panem i jest w Jego ramionach, ale tak pomyślałem o tym, o świadomości piekła, że jest coś takiego jak piekło. Wiecie, niedawno było święto zmarłych tutaj w Polsce, gdzie ludzie chodzili na cmentarze, palili świeczki, może płakali za tymi, którzy umarli. A dla mnie niesamowite jest to, gdy pomyślę o tym, że piekło jest rzeczywiste. Wiecie, można powiedzieć, jak może coś takiego rozpalać twoje serce? Wiecie dlaczego? Jest taka historia w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale. To jest historia, ja wierzę, że to jest historia, bo tu Jezus podaje nawet imiona ludzi i tak naprawdę on opowiada coś, co miało miejsce. I on mówi tutaj o dwóch ludziach, o bogaczu i o Łazarzu. Da? Bogacz miał wszystko, czego można by sobie zapragnąć. Życie było jego stóp. Był też Łazarz, który był biedny, nie miał nic. Jedynych przyjaciół, jakich miał, to były te psy, które przychodziły i lizały jego rany, gdy leżał przy drzwiach bogacza, po to, żeby się żywić odpadkami z jego stołu. I w Łukasza 16:22 jest powiedziane, że stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. I umarł też bogacz i został pochowany. Obaj żyli i obaj umarli. Wiecie, gdy człowiek odchodzi z tego świata, to nic z tych rzeczy, które tutaj wyprodukował, stworzył, nic ze sobą nie weźmie. Ktoś kiedyś powiedział piękne słowa, że jedyną rzeczą, którą my możemy ze sobą zabrać z tego świata, są dusze ludzi, którym powiemy o Chrystusie, które pójdą i będą na wieki z Nim. Wiecie, to jest niesamowite, bo to, gdzie ktoś spędzi swoją wieczność, zależy nie od tego, co posiadasz, kim jesteś, jakie masz tytuły, jakie masz bogactwa. To nie ma nic z tym wspólnego. To, gdzie spędzisz swoją wieczność, zależy tylko i wyłącznie od tego, co uczyniłeś z tym, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Co z tym zrobiłeś? Ani z innymi dokonaniami wielkimi. I gdy umarł Łazarz, aniołowie zanieśli go na łono Abrahamowe. To jest niesamowite, bo ja niejednokrotnie słyszałem historie i takie świadectwa ludzi, którzy odchodzili w wierze. Mieli taki pokój niesamowity na twarzy. W pokoju odchodzili. A z drugiej strony, gdy słyszałem o ludziach, którzy odchodzili, którzy nie byli wierzący, nie oddali swojego życia Bogu, to byli przerażeni tym, co się dzieje, że odchodzą z tego świata. Dlaczego? Bo ci, którzy odchodzą, wierzą, wiedzą, gdzie idą. I aniołowie przychodzą i zanoszą ich. Mają eskortę z aniołów, od aniołów. Wiecie, a umarł też bogacz i trafił do piekła, gdzie cierpiał męki. I gdy czytamy tą historię, jest powiedziane tak w 23 wersecie, gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pojmij, że dobro swoje otrzymałeś za życia swego, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I ten werset 26. I poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Wiecie, to jest niesamowite, że od tego, co zrobisz z krzyżem dzisiaj, tutaj, w swoim życiu, zależy to, gdzie spędzisz swoją wieczność. I nie ma możliwości później przejścia z jednej do drugiej strony. Nie ma takiej możliwości.
Nie zmienisz miejsca swojego przebywania. Tu na ziemi decyduje się to, gdzie spędzisz swoją wieczność. Bogacz mówi, jak chciałbym bardzo, żeby przejść teraz tam, gdzie jest Łazarz. Nie, nie ma takiej możliwości. Jest przepaść taka, żeby nikt nie mógł przejść z jednego miejsca na drugiego. Ale wiecie, co jest ciekawego? To jest naprawdę smutne w naszym kraju. Jakbyś zapytał, czy zapytała przeciętnego Polaka, gdzie się wybiera po śmierci? Do czyśca. Większość ludzi powiedziałby do czyśca. A co? Na miliony lat, tak. Wiecie, to jest jedno wielkie oszustwo. Dzięki Bogu. Wiecie, to jest ciekawe, bo papież Grzegorz I w 593 roku wymyślił właśnie czyściec. I ten dogmat został zatwierdzony na synodzie we Florencji w 1439 roku. I dlaczego? Po to, żeby dać możliwość wykupienia się z kar czyśćcowych za kasę. Za modlitwy, za kasę, żeby się wykupić. A co mówi pierwszy list Jana 1 od 7 do 9? Że to krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie od pusty, nie pieniądze, nie jakiekolwiek modlitwy za zmarłych. Nie, tylko krew Chrystusa jest w stanie oczyścić nas od wszelkich grzechów. Nic innego. Wiecie, szatan po prostu ręce zaciera. Bo trzyma ludzi w szach, którzy myślą, a co mi tam Jezus, co, pójdę do czyśca. Może moi najbliżsi trochę tam podpłacą, zapłacą za mszę, może się będą modlić, może tam nie będę miliony lat, ale może krócej. Nie? Naprawdę, kiedyś usłyszałem od znajomego, który powiedział, że był u księdza, żeby dać nam mszę o jakąś tam zmarłą duszę. I ten ksiądz powiedział, ale na razie nie ma potrzeby się modlić za tą osobę, bo ona jest dopiero w siódmym kręgu czyśćca. Gdzie... To nie wiem, no skąd ja mogę wiedzieć, skąd takie pomysły w ogóle. Ale wiecie, co jest szokujące? Że wiele ludzi żyje w ten sposób. A piekło jest rzeczywiste. Piekło to nie jest miejsce unicestwienia, to jest miejsce wiecznych mąk, gdzie ludzie cierpią przez całą wieczność w oddzieleniu od Boga. To jest największa kara, ale też wiele innych. Dlatego, zobaczcie, dalej, gdy czytamy tą historię, ten bogacz mówi, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Wiecie, jak mają uwierzyć? Jeśli nie Słowo Boże, tylko Słowo Boże ma moc zmienić człowieka. Tylko Słowo Boże ma moc tego, żeby ludzie zrozumieli. Znaki, cuda, to nie zbawi ludzi. Tak naprawdę 1 Koryntian 1, 22 do 24 mówi, że podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Ja spotkałem ludzi, którzy mówili, jakby teraz Bóg dał jakiś znak, jakby przemówił, jakby piorun gdzieś tutaj uderzył teraz, w tym momencie, to ja bym uwierzył, bo Bóg dałby mi znak. Powiem tak, że wiara nie jest z pioruna, ale wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Słowo Boże jest tak ważne. I dlatego musimy głosić. Dlatego to powoduje, że moje serce rozpala się, gdy ja myślę o tym, że piekło jest rzeczywiste i że tak naprawdę jest powiedziane, mają proroków, Abrahama, Mojżesza, mają słowo, mam słowo i naszą odpowiedzialnością jest, aby to głosić, aby o tym mówić.
Bo to jest niesamowite, że zobacz, pragnieniem tych, którzy już odeszli z tego świata, co jest? To jest te wspaniałe słowa z 27 wersetu. Tego, który był tam w piekle. Proszę cię więc, Ojcze, abyś posłał go, tego Łazarza, do domu ojca mego. Bo mam 5 braci. Bo są ludzie, którzy jeszcze ciebie nie znają. Poślij ich tam. I to woła człowiek, który był w piekle. I wiecie, dla mnie to jest niesamowite, bo niezależnie od... Jest tak, że ostatnio, no właśnie jak było to święto zmarłych, ludzie płakali za tymi, którzy odeszli. Tak wiele było łez przelanych. Ale ja wierzę głęboko, że ci, którzy odeszli, to ich gorącym pragnieniem nie było to, żeby ludzie wylewali łzy za nimi, ale żeby przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. I żeby trafili tam, gdzie właśnie trafił Łazarz, żeby trafili do ramion kochającego Ojca, a nie do miejsca męki, do których trafił bogacz. To jest ich pragnieniem. Świadomość piekła jest tak niesamowita, gdy pomyślimy o tym, że są ludzie, którzy są zgubieni i którzy mogą tam trafić. I że Bóg dał nam ten przywilej, dał nam tą możliwość, że my możemy niemalże wyciągać ich stamtąd, głosząc im słowo, mówiąc o Bogu i mówić z przekonaniami. Więc szokujące jest to, dzisiaj głośna się zrobiła sprawa, gdy pastor jednego z tych mega kościołów w Stanach, nieważne który, z Nowego Jorku pastor, kilka tysięcy ludzi, głównie młodzi ludzie, i podczas wywiadu telewizyjnego zadano mu pytanie, jeżeli tak dużo młodych ludzi jest w twoim kościele, to jak głosisz na temat takie, które są niepopularne wśród młodych ludzi, typu homoseksualizm, aborcja? Jak mówisz o aborcji tym ludziom? Wiecie, co on im powiedział? Co on powiedział? Że ja im mówię o tym, żeby żyli zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wiecie, i ktoś to skomentował. A czy ten morderca, który z karabinem wpadł do tego kościoła w Teksasie i wymordował 26 osób, czy on też nie zrobił tego zgodnie ze swoim przekonaniem? Czy mamy naprawdę głosić to, że ludzie, żyjcie zgodnie ze swoimi przekonaniami? Czy mamy głosić Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa, który umarł na krzyżu, który daje nam przekonania? Będziemy głosić słowo, które ma moc zmieniać życie ludzi. I wyrywać ich z piekła. A nie dawać im bilet tego, żeby tam szli. Nie wiem jak was, ale dla mnie sama świadomość tego, że ktoś może, mój bliski może trafić do piekła, to rozgrzewa moje serce, które płonie mi. Boże, co mogę zrobić, żeby ta osoba nie trafiła tam, gdzie trafił właśnie ten bogacz. Boże, użyj mnie. Boże, pozwól mi w jakiś sposób dotrzeć do tej osoby, bo ona potrzebuje ciebie. To jest coś, co nie wiem jak, ale rozgrzewa moje serce i powoduje, że moje serce płonie, gdy myślę o tych zgubionych ludziach. Oczywiście czasami jest tak, że nie wiem czy wy, ale ja mam sobie wiele do zarzucenia w tej kwestii. Czasami nie chce mi się, bo nie mam czasu, albo to, albo tamto, nie jest dobry czas. Boże, jak ty chcesz, używaj mnie. Ale nie zakończę tak piekłem, bo tak już na zakończenie pomyślcie o świadomości nieba. O niebie pomyślcie. Że to też może rozgrzać nasze serce. Gdy myślisz o ludziach, o bliskich, którzy już tam odeszli, którzy tam są już. I czekają na nas. Gdzie jest taki wspaniały werset w Łukasza 16. Nie, przepraszam, dobrze. Tylko, że to jest nie Łukasza 16, tylko to jest Jana 14 od 1 do 3. Przepraszam, zapomniałem zmienić tam podpisu, ale werset się zgadza, tylko odnośnik się nie zgadza. Więc odnośnikiem jest Jana 14 od 1 do 3. Ale te wspaniałe, cudowne słowa, które tak rozgrzewają serce. Niechaj nie trwoży się serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.
Jakże niesamowite słowa. Jezus mówi, niech się twoje serce nie trwoży, nie bój się, bo ja idę przygotować ci miejsce. I zobaczcie, ten piękny, cudowny świat, jak chodzimy po górach, nad morzem i tego, widzimy to piękno stworzenia i myślimy, 6 dni i tyle wspaniałości? A już 2000 mieszkanie przygotowujesz dla mnie, Boże? O, jakże to będzie cudowne miejsce. Tym bardziej, że Jezus zna się na rzeczy, bo był cieślą, więc wie, jak robić dobre rzeczy. Ale tak naprawdę idzie przygotować nam miejsce. I mówi, i przyjdę po was, i zabiorę was do siebie, i będziecie ze mną na wieki. Wow. Czy to rozgrzewa moje serce. I jak ja pomyślę o tym, że zobaczcie, gdy będziemy w niebie, będziemy się przechadzać po tych cudownych ulicach, w tym wspaniałym miejscu w obecności Bożej, pomyślcie o tym. O ludziach, którzy będą do ciebie podchodzić i będą ci mówić, dziękuję. Dziękuję za co? A kto ty jesteś w ogóle? Za co mi dziękujesz? Ano za to, że kiedyś gdzieś tam na ulicach Warszawy podeszłaś do mnie i dałaś mi traktat. Powiedziałeś, że Bóg mnie kocha, że Bóg umarł za mnie na krzyżu. Raz tylko widziałeś mnie albo widziałaś, ale dałeś, zrobiłeś to. I ja ci chcę podziękować, bo dzięki temu ja dzisiaj jestem tutaj. Dlatego dziękuję ci za to. Jakże wspaniałe to jest, że my możemy właśnie dzielić się z innymi tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. Dzielić się i mówić o tej miłości, o tej dobroci, o tym Bożym przebaczeniu, o łasce, miłości, o tych wspaniałych rzeczach, które Bóg uczynił dla nas. I dzięki temu ludzie, którzy to przyjmą, nie będą musieli spędzać swojej wieczności w miejscu oddzielenia od Boga, ale na wieki będą z Nim. To są rzeczy, które sprawiają, że ja chcę każdą cząstkę siebie przynosić do Bożego ołtarza, żeby ten płomień z tego ołtarza po prostu płonął też w moim sercu. Bo to zmienia wszystko. To zmienia wszystko. Dzięki Bogu za to, że mamy ten przywilej, że możemy naprawdę tak czerpać od Niego. Ten płomień, który nie zgaśnie. Ale tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jak w Judy 20, to jest nasza odpowiedzialność, żeby trwać przy tej społeczności, przy tym ogniu, a nie oddalać się od Niego. Naprawdę, uwierzcie mi, zbyt wiele widziałem zniszczonego życia ludzi, którzy zdecydowali się, że nie potrzebują społeczności. Dla nich ważniejsze jest zrobić karierę, zarabiać pieniądze. Opuszczali kościoły, często też rodziny zostawiali w Polsce, wyjeżdżali za granicę za lepszym życiem. Wiele z tych osób nie ma już wśród nas. Wiele rodzin zostało rozbitych. Bo ludzie zdecydowali, że nie liczy się płomień na ołtarzu, od którego ja mogę się zająć i mogę też moje serce może płonąć, ale liczy się co innego. Liczą się pieniądze, kariera. Nie róbmy tego błędu. Ale wszystko, całego siebie przynośmy do tego ołtarza, na którym jest ten ogień, który płonie i nie zgaśnie. Ten ogień dokonanego dzieła, ogień tego, co Chrystus zrobił dla nas, ale po prostu przynośmy siebie do tego ołtarza, żeby nasze serce płonęło od tego ognia. Amen.